kochani, zrobimy sobie dzisiaj cały makijaż wykonany moimi ulubionymi kosmetykami. Mam nadzieję, że z przyjemnością obejrzycie taki film. Zastanawiałam się, co by tutaj dzisiaj dla Was nagrać i był pomysł też na makijaż kosmetykami, za którymi nie przepadałam, takimi bardziej bublami. Troszkę się ich już tutaj uzbierało, ale zależy mi na tym, żeby dzisiaj w miarę dobrze wyglądać. Czekam na kuriera, później idę do sklepu, a jeszcze później mam gości, także wypadałoby raczej mieć jakiś taki ładny, spójny makijaż, a nie makijaż wykonany bublami. Ale kochani, standardowo na początek róbcie sobie kawkę albo herbatkę i dopiero przechodzimy do rzeczy. O, tak chyba będzie zdecydowanie lepiej. Troszkę pokombinowałam tutaj z ustawieniem. Bardziej zbudowałam taką konstrukcję, ale raczej chyba nic nie powinno się przewrócić. W serii Polak potrafi. Dobra, kochani, przechodzimy do najlepszej części dzisiejszego dnia, czyli makijażu. Później też będzie fajna część, bo będzie gotowanie obiadu, tak? Ostatnio polubiłam gotować. Pierwszy krok to baza. Bardzo polubiłam się z bazą z Ingrid, to jest baza matująca. Baza matuje i chroni przed zanieczyszczeniami, przedłuża trwałość makijażu, każdy rodzaj cery. Bazę testowaliśmy i tak, faktycznie zauważyłam, że baza jednak ma sens, zmieniam swoje zdanie, zawsze byłam taka anty, wiecie, anty bazy, nie wierzę, nie ufam, ale z tą bazą naprawdę bardzo się polubiłam, ona jest bardzo przyjemna w aplikacji, to nie jest taki gęsty silikon, bardziej taka, o, tego mi ostatnio brakowało, bardziej taka żelowa formuła, bardzo przyjemna, bardzo fajnie, nie powiem, żeby wtapiała się w skórę, ale mam wrażenie, że tak jakby delikatnie nawilżała, pomimo tego, że jest matująca, bardzo przyjemna na twarzy. No i dodatkowo troszeczkę się lepi, co za tym idzie, faktycznie przedłuży trwałość makijażu. Z podkładem ciężki wybór, bo podkładów, które lubię, ostatnio mi się sporo uzbierało, ale dzisiaj sięgnę po to maleńkie cudeńko, podkład z The Ordinary w odcieniu 1.0N. I on jest niby neutralny, ale wcale taki neutralny nie jest. Jeśli chcecie wiedzieć o wiele więcej o tym podkładzie, to odsyłam Was do mojego filmu. Test z tym podkładem był bardzo pozytywnie, mnie wtedy zaskoczył. Tamtego czasu no niewiele już tutaj zostało. Także nakładam na początek na gąbeczkę. Gąbeczka również mój ulubienie z ostatni, to jest gąbeczka z Vivo. I ten odcień podkładu śmiem twierdzić, że jest całkiem dobry dla mnie. Podkład nałożony, jak widzicie, on ma takie ładne, świetliste wykończenie, bardzo ładnie kryje, krycie można zbudować, nie będzie to takie mega full krycie, nie zrobi nam takiej pełnej maski, ale wygląda na skórze bardzo ładnie, przepięknie wygląda na nosie. Powiedziałabym, że to jest efekt takiej naturalnej skóry, pięknie po prostu wyglądającej. Nie dziwcie się, że jest moim ulubionym podkładem na ten moment, może powinnam powiedzieć jednym z ulubionych podkładów. Czas na korektor, korektor nikogo nie zdziwi. Zawsze wracam do Makeup Revolution Conceal and Define w odcieniu 2. I ten korektor również leci od razu jako baza. Nakładam korektor w kąciki oczu, bo tutaj wiecznie mam takie zasinione miejsca. I kiedyś myślałam, że to może jest z niewyspania, ale w sumie mam to cały czas, także wiecznie niewyspana nie jestem, czasem się nie wysypiam, ale po prostu mam chyba taką budowę oka, mam takie mocne zagłębienia, także dlatego wiecznie zasinione są te miejsca. Ostatnio w kilku filmach pokazywałam Wam korektor z Lovely. I tak, bardzo lubię tamten korektor, jednak jego minus jest taki, że nie można go używać jako bazy pod cieniem. Dlatego lepszy w moim odczuciu jest ten korektor z Makeup Revolution, bo on jest takim produktem 2 w 1, robi mi i za korektor, i za bazę pod cienie. To jest po prostu dla mnie o wiele szybsze nałożyć jeden produkt, niż później sięgać po bazę pod cienie albo po inny korektor, żeby nałożyć go na powieki. Tak, nie róbcie tego błędu i nie nakładajcie, jeśli będziecie pracować z cieniami, nie nakładajcie Lovely, tego korektora z Lovely na oczy. Pod oczy nałożymy sobie Cooking Time Loose Powder z Lovely. I ciężko w sumie wybrać, który puder lubię bardziej, ale bardzo cieszy mnie używanie tego, więc dzisiaj stawiam na ten i nie robię nim bakingu. Właśnie często
robiłam baking, zazwyczaj robię to pudrami prasowanymi, ale zauważyłam, że skóra pod oczami wygląda ładnie, jeśli delikatnie ją przypudruję. Ja tutaj nie potrzebuję nie wiadomo jakiego utrwalenia. I ten sam puder nałożę na nosek, skrzydełka nosa i na nos bardzo delikatnie. Normalnie przypudrowałabym nos już gąbeczką, skrzydełka nosa i nos gąbką, ale zauważyłam, że ten akurat podkład tego bardzo nie lubi. Także nakładam, jak widzicie, większą ilość pudru na nos i później sobie to omiotę. A resztę twarzy przypudruję pudrem transparentnym z Kobo. Ten puder nadaje się i do utrwalenia podkładu na całej twarzy i oczywiście nadaje się również pod oczy. A czemu używam dzisiaj dwóch pudrów? Bo po prostu chcę się bardziej pobawić, tylko i wyłącznie dlatego. Zawsze o tym wspominam, że z pudrowaniem skupiam się tutaj, na tej części, gdzie będę pracować z bronzerem, rozświetlaczem i ostatnio nawet różem. Tak, kochani, zamówiłam sobie róż, ale jakieś zagrożę chyba Freedom Makeup przy okazji znalazłam, jak zamawiałam podkłady. Także na razie leci do mnie Freedom Makeup i tym dużym pędzlem omiatam już nos. W ogóle to nagrywam dzisiaj bez świateł, mamy tak piękną pogodę, że wydaje mi się, że takie oświetlenie jest wystarczające. Bronzery ostatnio to ciężki orzech do zgryzienia u mnie, bo mam ich tak wiele i tyle bronzerów się świetnie ostatnio u mnie sprawdziło. Tak, i mam tutaj kilka i po prostu zaraz sobie stwierdzę, na co mam dzisiaj ochotę. Ale niesamowitym odkryciem jest bronzer Wet n Wild Ticket to Brazil. To jest bronzer rozświetlający, idealny na lato, jeśli chcecie sobie dodać opalenizny i nawet wtedy, kiedy nie chcecie użyć rozświetlacza, to jest po prostu świetny bronzer, bo później przy nim już nie ma potrzeby sięgać po rozświetlacz. Ja oczywiście rozświetlacz i tak nałożę, ale zrobię może tutaj najpierw pół twarzy, żeby pokazać Wam, jak on wygląda, bo nie wszyscy musieli widzieć film z testem. No, ja już widzę, jak on przepięknie rozświetla. W ogóle powiem Wam, że poluję na te produkty najnowsze z kolekcji Vibomood, przede wszystkim na ten puder. I tak, i wchodzę sobie na aplikację Rossmann. I jeszcze jakiś czas temu nie było opcji, że ten puder w aplikacji się pojawił, ale nie było opcji dodaj do koszyka. Wczoraj wchodzę, dodaj do koszyka, jest taka opcja, mówię wow, dodałam dwa, więcej się nie dało dodać. Dodałam jeszcze kilka innych produktów i oczywiście tam mamy opcję wysyłki, kurier albo odbiór w Twojej najbliższej drogerii. Że ja tego odebrać w drogerii nie mogę, jestem w Anglii przecież. No chciałam sobie wysłać na swój polski adres po prostu, więc zmieniłam dostawę do domu. Wtedy dostałam informację, wyskoczył mi komunikat, że zawartość Twojego koszyka się zmieni. Mówię, no dobra, coś tam mi pewnie usuną, może czegoś nie ma, czegoś o czymś nie wiem. No i wchodzę w ten koszyk i po prostu usunęło mi te dwa pudry. Także, no nie fajnie, ale właśnie, jeśli Wy polujecie też na te pudry i możecie podejść do Rossmanna, a w Waszych Rossmannach tego nie ma, po prostu możecie je zamówić i odebrać sobie w Rossmannie, także może jeszcze ktoś tego nie wiedział, ja dopiero zauważyłam to wczoraj, no troszkę szkoda. I tutaj możecie zobaczyć sam podkład, bez niczego. Tutaj mamy skórę już opaloną, po prostu uwielbiam ten efekt. Oczywiście tak, nie musicie szaleć, tak jak ja teraz to dziwnie wygląda, wyglądam jakbym była trochę brudna, ale chciałam Wam pokazać, że efekt tego rozświetlającego bronzera jest przepiękny. Jestem ciekawa, jak sprawdzi się ten inny odcień, bo chyba był jeszcze ciemniejszy. W sumie nie potrzebuję, ale wiecie, taka czysta moja ciekawość. Jeśli się skusicie na ten bronzer, no to oczywiście uważajcie, pigmentacja jest powalająca, także ja ledwo go nabieram na pędzel. Oczywiście dacie radę go później rozetrzeć. W sumie Wam pokażę dokładnie za chwilę, jak robię resztę makijażu twarzy, bo znalazłam taką swoją technikę, może sposób na to i wiele osób ostatnio zauważyło i bardzo mi miło, że komentujecie, że mój makijaż twarzy wygląda przepięknie. To jest jeden chyba z lepszych komplementów, jaki można dostać,
bo większość ludzi zwraca uwagę na makijaż oczu, a takich komplementów, oblendowanie na twarzy produktów to chyba jeszcze nie miałam, więc bardzo mi się czyta takie, bardzo miło mi się czyta takie komentarze. Kiedyś starałam się tak bardziej konturować nos, teraz zauważyłam, że wolę sobie przybrązowić czubek nosa i delikatnie grzbiet nosa i mi tyle wystarczy. Nie bawię się jak wiele innych youtuberów, bardziej zagranicznych, ma fioła na konturowanie nosa. I nie, po prostu nie, może na filmie to wygląda dobrze, ale nie. Wiecie sami jak jest, że podkład z nosa lubi po prostu uciekać. To chyba jest ulubione zajęcie podkładu, uciekanie z nosa. I jeśli pracujecie za dużo tym pędzelkiem przy nosie, to po prostu moim zdaniem nie wygląda to ładnie, więc ja jestem zadowolona z takiego efektu, jaki mam. I delikatnie tym bronzerem przejadę jeszcze tutaj. Wiecie, że ja nienawidzę kształtu swojej twarzy. Po prostu nie cierpię. Nie cierpię tych kości, no ale co, no takie mam i nic z tym nie zrobię. Także delikatnie je przybrązowię. Efekt nie będzie zbyt wielki, ale zawsze coś. No i delikatnie teraz trzeba oczywiście przejechać na szyję. Nie chcemy, żeby coś tutaj się odcinało. Jeśli wam wystarczy taki efekt bronzera na twarzy, to jak najbardziej możecie tu przestać, ale ja uwielbiam bronzer, wiecie o tym i tak. To jest taka miłość, że chyba poprzednią moją aż tak wielką miłością bodajże była Bahama Mama. Nie wiem, czemu nie kupiłam następnej wersji. Słyszałam, że odcień się troszkę zmienił jej. Otworzyłam opakowanie i już czuję ten przepiękny zapach. To jest bronzer cudowny. On wygląda na twarzy przepięknie, pracuje się z nim cudownie. I to, jakie w ogóle to jest uczucie pracowania z bronzerem na twarzy i ten zapach się unosi, to jest po prostu przepiękne, ale ta paleta z Kobo, to nie jest ta, to jest ta stara. Ta paleta z Kobo, Jezuś, to w ogóle mi się śniło, teraz mi się przypomniało. Zaraz wam powiem, co mi się śniło. Ta paleta z Kobo ma wszystko, czego potrzebujecie. I uwierzcie mi, że nie ma tutaj bronzera, ten wydaje się bardzo ciemny, ale nie ma tutaj bronzera, którego nie użyjecie. Ten jest delikatnie rozświetlający, on daje solo też przepiękny efekt. Także pomieszamy sobie tę paletę, to jest paleta z Kobo, mówiłam wam, tylko powiem wam jeszcze jaki to jest odcień, to jest matte bronzing, po prostu świetna paleta, cudowna, na promocji kosztuje o wiele taniej. I tak, powiem wam co mi się śniło, śniło mi się, że praktycznie we wszystkich tych odcieniach miałam dziury. Czy ja mam jakiś problem? I tak, jeśli widzicie co chwilę, że mam załzawione oczy, to nie mam pojęcia co się dzieje ostatnio, ale bolą mnie po prostu cały czas oczy. No i dzisiaj widzę już wyjątkowo zaczerwienione. Zaczerwienione? No tak, może być i zaczerwienione, ale po prostu nie wiem dlaczego tak się dzieje. No boli mnie, ale czemu mam takie zaczerwienienia, to nie mam pojęcia. I tak, aparat mi się przed chwilą wyłączył, kochani, także musiałam sobie już tutaj poza kamerą troszkę zrobić, wybaczcie, ale musiał sobie aparat odpocząć, a ja nie chcę marnować dzisiaj za bardzo czasu. Ale tak naprawdę wzięłam sobie mieszankę, ten jest taki chłodniejszy, dlatego wzięłam ten chłodniejszy i ten ciemniejszy odcień na mniejszy pędzelek. Jak widzicie, dodałam sobie definicji tutaj bardziej pod konturowaniem. I jak widzicie, tutaj wygląda jakbym miała nałożony rozświetlacz, ale nie, tak przepięknie wygląda ten bronzer z Wet n White. I jak widzicie, wyjeżdżam też bronzerem dość daleko, czego nie powinnam robić, ale to jest celowe. I co robię później? Sięgam po albo puder transparentny, którym robiłam makijaż twarzy, albo taki puder. Fajnie jest mieć tutaj mocno odcięte to konturowanie, ale zauważyłam, że ładnie to wygląda, kiedy to wszystko jest właśnie tak rozblendowane, więc biorę ten puder. I sobie tutaj wszystko delikatnymi ruchami, żeby wiecie, nic nie naruszyć, blenduję. Tak samo tutaj na policzku to sobie wszystko blenduję. I wtedy to konturowanie i to ocieplanie jest przepięknie roztarte i naprawdę bardzo ładnie wtapia się w skórę. No i moim zdaniem tutaj widzicie, jest taka krecha, a tutaj to już wszystko wygląda o wiele ładniej. Słyszycie ptaszki? Normalnie wiosna pełną parą za oknem. I dokładnie robimy to samo. Zaraz przyjdziemy z różem i po różu również robię ten krok.
i bez obawy pudru na twarzy później nie macie, nie wiadomo ile, bo biorę naprawdę niewielkie ilości, a później zawsze można twarz psiknąć mgiełką. I to samo możecie zrobić na czole wyszło dzisiaj całkiem ładnie, także w sumie tego nie potrzebuję. Ale skóra wygląda naprawdę bardzo ładnie, co myślicie? I teraz w tej samej palecie mamy róż. I to jest właśnie taki odcień różu, który bardzo mi przypadł do gustu. Chciałabym spróbować czegoś innego, ale dzisiaj tego nie zrobię, bo może się okazać, że jednak nie będzie dla mnie. Mam tutaj już od dawna róż ombre z NYXa. I to jest taki róż. I to jest róż bardziej rozświetlający. Ja bym właśnie sięgnęła bardziej po tę część jaśniejszą, ale wydaje mi się, że nie potrzebuję dzisiaj aż tyle rozświetlających produktów na twarzy. Wydaje mi się, że wyglądałby bardzo ładnie. Ale podoba mi się taki właśnie brudny róż, więc tym samym pędzelkiem tylko wycieram go o rękę. Nabieram niewiele i otrzepuję z pędzelka. To jest mocno napigmentowany róż. I nie uśmiecham się. Wiecie co? Nie wiem skąd się wzięła tendencja tłumaczenia, że róż nakładamy, jak się uśmiechamy. Co w ogóle jest bez sensu, kto to wymyślił, ale dużo osób tak robi. Zauważcie, większość z Was pewnie o tym wie, ale jeśli ktoś nie wie, lekcja numer jeden, nie uśmiechamy się nakładając róż. Uśmiechając się, ja się uśmiecham, Boże, to będzie komiczny film. Uśmiechając się automatycznie policzek podnosi się nam do góry. Jeśli się już nie uśmiechamy, on oczywiście opuszcza się w dół. Co za tym idzie, róż nałożymy o wiele za nisko. Tego oczywiście nie chcemy, także na wyczucie, kochani. Nakładamy sobie róż, ja nie nakładam tutaj na sam policzek, jak ludzie lubią robić. Bardziej tutaj, gdzie mi się delikatnie kończy konturowanie, delikatnie go nakładam. Oczywiście to jest moja technika nakładania różu, taką technikę polubiłam, więc proszę mnie nie bić. I delikatnie zacieram to z konturowaniem. Nie chcę po prostu mieć takiego jednego placka różowego. I tym, co zostało na pędzlu, przenoszę to troszkę wyżej. To nie są bardzo mocne ruchy, ja ledwo co muskam pędzelkiem do skóry. I sobie tutaj tak leciutko ten róż rozprowadzam. Jest różnica, dołożę jeszcze troszeczkę. Dzisiaj będę zarumieniona, ale nie, spokojnie, tego tak nie zostawimy, troszeczkę od razu na nos. I kiedy mam już policzki jak taka porcelanowa laleczka, sięgamy znowu do pudru, bierzemy puder i wszystko sobie ładnie blendujemy. Zrobię najpierw tę stronę i pokażę Wam różnicę. Wydaje mi się, że aparat tego nie oddaje, bo w podglądzie w sumie to wygląda bardzo podobnie, ale na żywo widzę ten chamski tutaj róż. I tak, tutaj mamy nierozblendowany, to znaczy on nie jest źle nałożony, jakbym tak wyszła, w sumie nie byłoby w tym nic złego, ale może być lepiej. Oj, zaszło słońce. I tutaj widzicie, jak te produkty się rozchodzą, rozcierają, w sumie bardziej zanikają i o taki efekt mi chodzi. Mam nadzieję, że jesteście w stanie zauważyć różnicę. Makijaż twarzy prawie skończony i zaszło słońce dość mocno. Mam nadzieję, że światło bardzo się nie zmieniło. Pewnie zobaczę to dopiero przy edycji. Będę zła sama na siebie. O, i hello, znowu wychodzi słoneczko. Rozświetlacz, nikogo nie zdziwi. Zachwalam chyba ostatnio cały czas. Mgła pudrowa z Paezem. To jest puder rozświetlający Sheer Glow Powder w odcieniu 11, ciepły beż i to jest cudowny rozświetlacz po prostu. Światło daje przepiękny efekt na skórze. Widzicie, że tutaj coś się już dzieje na tej twarzy. To jest zasługa właśnie tego bronzera z Wet n Wild, ale rozświetlacza sobie dołożymy, bo to jest przepiękny, zdrowy efekt. To jest odcień pudru, czyli pudru, to jest odcień pudru, ale powiedziałam, to jest właśnie taki odcień mojej skóry, taki beżowy, więc on się w ogóle nie odcina, nie jest widoczny na skórze. Z bliska na pewno coś tam byście dojrzeli, ale to jakie rozświetlenie daje, jest po prostu przepiękne. Kocham nad życie i dziękuję Dorocie z Instagrama, tak znamy się z Instagrama. Poleciła mi kiedyś mgłę pudrową.
dość dawno temu, aż w końcu, widzicie, miałam okazję kupić. Jestem zachwycona. Bardzo lubię ostatnio tą moją taką rutynę. Wszystkie kosmetyki sprawdzają się świetnie, dlatego chyba jestem tak bardzo zadowolona z efektu i będę kichać. Teraz kolejny krok, który ostatnio bardzo lubię. Mgiełka nawilżająca kokos i aloes do twarzy i ciała. Cera odwodniona. Świetna, naprawdę świetna mgiełka z Bielendy. Także psikamy sobie obficie twarz. To jest naprawdę bardzo świeża, bardzo przyjemna mgiełka i to, nie wiem czy to zobaczycie, ciekawe ile mi wpadło do kawy, daje dużą, obfitą mgiełkę, ale bardzo ładnie rozpyloną, także jeszcze więcej. I tak, zanim mgiełka się wchłonie, mam do Was, kochani, jedno pytanie. Widzieliście ostatnio, nie wiem czy obserwujecie, na Instagramie profil Trend Mood 1. I na tym profilu są często informacje, w sumie cały czas informacje o nowościach, jakie wychodzą, nowościach kosmetycznych. I ostatnio moją uwagę przykuł produkt z Beauty Blendera. Taki w tubce, to wygląda i chyba raczej będzie na rozświetlacz, ale to nie jest typowy rozświetlacz, bo to ma być po prostu takie czyste glow. Czyli wydaje mi się, w sumie nie wiem, to będzie pewnie jakiś żel, coś w formie żelu, który ma nam dać taki, no taki, kurczę, nie wiem, wiecie co, ja zobaczę jak to jest opisane na Instagramie. O, to jest po prostu Glass Glow Shine Lighter Crystal Clear i ma nam po prostu dać rozświetlenie bez po prostu drobinek, o, w ten sposób. Także ja jestem bardzo ciekawa, 25 funtów będzie kosztować, mam dużo mgiełki na telefonie, ale mam nadzieję, że jesteście w stanie zobaczyć. Także jeśli spotkacie się z tym gdzieś na polskiej stronie, czy gdzieś, gdzie można to kupić, bo na stronie oficjalnej Beauty Blendera tego zamówić nie mogę, bo chyba do Anglii nie wysyłają. Tam czytałam informacje, że mają wiele sklepów, z którymi współpracują. Na przykład wiem, że na Beauty Buy można kupić produkty Beauty Blender, ale tego jeszcze nie było. No szkoda, o! Już czuję, że mgiełka się wchłonęła i... uff, uwielbiam. Że ja tak długo nie lubiłam różu, naprawdę. Następny ulubiony ostatnio produkt i ubolewam, bo już prawie wykończyłam. Jak szybko można wykończyć kredkę do brwi? Wykończyłam już, skąd wiem, bo mi ostatnio wypadła i mało co tam zostało, wcisnęłam ją do środka. Jeszcze na kilka użyć będę miała, ale no, no szkoda, nie mam jak jej teraz kupić. To jest kredka oczywiście Vivo Feather Brow w odcieniu Dark Brown. Tak? Nie wiem, gdzie to był odcień, chyba na kartoniku, ale wydaje mi się, że to był Dark Brown. Także kochani, robię brwi już poza kamerą i tak fizycznie tego nie zrobię, żebyście widzieli, jak maluję brwi, bo to jest tak samo jak z rysowaniem kresek u mnie. Także maluję brwi i zaraz do Was wracam. Zbliżę się jeszcze troszkę bardziej, jak widzicie, brwi prawie zrobione. Jeszcze idealnie nie jest, bo mówię, że są zrobione prawie. Jeszcze muszę je wyczyścić i jak widzicie, wyrysowuję je ostatnio dość mocno. I tutaj na pewno już widzicie, że jest za ostro, tak, bo tutaj zrobiłam ten trik, który robię już od jakiegoś czasu. Jeszcze będę musiała to poprawić. Trik jest bardzo prosty, sięgam po gąbeczkę, której używałam do podkładu i korektora. I zaraz zobaczycie, jak łatwo wyczyścić sobie, bardziej rozjaśnić ten początek brwi. Po prostu klepujecie Beauty Blenderem i z jednej, i z drugiej strony i widzicie, że macie już o wiele jaśniejszy początek brwi i na tym mi zawsze zależy. Teraz wszystko wyczesuję do góry i wracam do kredki i gdzie widzę jakąś lukę, to jeszcze sobie dorysuję pojedyncze włoski. Czas na makijaż oczu i teraz taka zagadka dla Was, jeśli chcecie, możecie zatrzymać film i odpowiedzieć w tej chwili w komentarzach, po jaką paletę sięgnę. Moja ulubiona paleta, tak, teraz macie czas, żeby pomyśleć i nie mogłam się zdecydować. Także przyszykowałam sobie wszystkie palety Jeffree Star, co prawda nie wszystkie, jedną tam zostawiłam, ale po prostu nie mogłam się zdecydować. Wydaje mi się, że sięgnę dzisiaj po Blue Blood i Blood Sugar, dwie siostrzyczki, także one się pięknie ze sobą uzupełniają. Tutaj mamy chłodne odcienie, tutaj mamy ciepłe, nie wiem czy jeszcze, czy już widzieliście zestawienie.
jak ja to trzymam tak. Ale tym na pewno można coś pięknego zmalować. Także wydaje mi się, że właśnie użyjemy dzisiaj tych dwóch palet. Cigarettes on the table, dirty plates on the stove. I don't know if you know where to start, but I know where you'd like to be. I'm afraid that I've lost you, 'cause you're hiding from me. Yeah, it shows that it's cost you a lot to be like the rest of us. To be like the rest of us. I've been waiting so long for the storm to arrive. I know that is in you, I know that is in you. Dancing away with the world in your eyes. Oh, goodbye Virginia, goodbye Virginia. Walk through the rain and be like the rest of us. Yeah, be like the rest of us. I've been waiting so... Makijaż oczu oficjalnie skończony. Tak, nagrywałam to bez mówienia. Chciałam się po prostu pobawić i pierwszy raz użyłam tych dwóch palet razem. Jestem zadowolona z efektu. Na początku myślałam, że z tego nic nie wyjdzie. Jak widzieliście, dołożyłam jeszcze dwa turbopigmenty i... wow, podoba mi się, bardzo mi się podoba. Wygląda tak z daleka, jakbym miała tutaj bardzo mocno nierozblendowane, ale na żywo, może z bliska będzie widać bardziej, na żywo przejście koloru jest bardzo ładne. I zostały mi usta. Ach, rzęsy wytuszowałam jeszcze tuszem z Lovely, bardzo go lubię. No i na usta oczywiście nic innego jak pomadka Mannequin. Kochani, tak wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że taki film Wam się podoba. Dajcie znać, czy wśród moich ulubieńców znalazły się również kosmetyki, które Wy lubicie. No i mam jeszcze jeden taki pomysł, nie wiem, czy Wam się spodoba. Takie filmy na kanałach innych youtuberów już się pojawiały. Mianowicie youtuberzy odtwarzają pracę swoich obserwujących, czy na Instagramie, czy osób, które subskrybują ich na YouTube. Dajcie znać, czy taki pomysł Wam się podoba. Pomyślałam, że mogłabym zrobić serię, taką serię po prostu. Czyli te filmy pojawiałyby się co jakiś czas. Oczywiście, jeśli chcecie, dajcie znać w komentarzach. Wybierałabym zdjęcia Wasze z Instagrama. Tutaj wstawię hashtag, którego możecie używać pod swoimi zdjęciami. Jeśli chcecie, żeby to Wasz makijaż pojawił się w takim filmie, coś, wymyślę jakiś hashtag z High Beauty, coś tam tutaj zaraz na ekranie się na pewno pojawi, więc jestem ciekawa, czy takie filmy Was zainteresują. Będę odtwarzać makijaże Wasze albo się nimi inspirować. Wydaje mi się, że to będzie coś ciekawego, mam nadzieję. Dobra kochani, na dzisiaj to tyle. Świetnie spędziłam dzisiaj czas nagrywając ten makijaż. Ostatecznie bardzo mi się podoba. Jestem zadowolona z tego, jak to wyszło. I tak w takim makijażu idę właśnie na zakupy. Kochani, życzę Wam miłego dnia, a my widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło, buziaki. Pa, pa!